Niech f będzie funkcją taką, że f od minus 1 jest równe 3 i f' od minus 1 jest równe 5. Niech g równa się, no i mamy g zadane równaniem, g od x równa się 1 przez x. Niech f, tym razem duże f, będzie funkcją zdefiniowaną jako duże f od x równa się małe f od x razy g od x. Czyli ta funkcja nowa duże f od x jest iloczynem tych funkcji f małe i g. No i teraz o co nas tutaj pytają? Mamy obliczyć wartość f' od minus 1, czyli wartość pochodnej tej funkcji duże f w minus jedynce. No cóż, to tutaj widzimy, że ta funkcja f duże jest zdefiniowana jako iloczyn, czyli jej pochodna f' od x to będzie pochodna iloczynu tych dwóch funkcji, czyli pochodna tego iloczynu. No więc tutaj musimy zastosować wzór na pochodną iloczynu, czyli to będzie f' od x razy g od x, dodać f od x razy g' od x. No ale nas interesuje, jaka jest wartość tej pochodnej w konkretnym punkcie, w minus 1. No to wstawmy tutaj minus 1 wszędzie za x, czyli to będzie f' od minus 1 razy g od minus 1. Dodać f od minus 1 razy g' od minus 1. No i teraz zastanówmy się, czy znamy wartości tych funkcji i pochodnych w minus 1. No, to mamy dane, dlatego że to wiemy, że, jest mi, że to jest równe 5. Czyli to jest 5. Dalej. Mamy to podane, bo f od minus 1 to jest 3. Czyli wiemy, że to jest 3. A te wartości łatwo obliczymy, bo mamy wzór tej funkcji. To może najpierw obliczymy sobie, ile jest g od minus 1, to jest 1 przez minus 1, czyli to jest minus 1, czyli g od minus 1, to jest po prostu minus 1, no a jeszcze zostało nam do obliczenia, ile jest g' od minus 1, no to musimy obliczyć pochodną, musimy zróżniczkować to, to może przepiszę najpierw, ile jest g od x, że to jest 1 przez x, czyli to jest x do minus pierwszej. No to ile jest równe g' od x? Napisałem to w tej postaci, żeby było łatwo zróżniczkować. Teraz biorę ten wykładnik. Piszę minus 1 razy x do potęgi o 1 mniejszej, czyli od minus 1 muszę odjąć 1, czyli będę miał minus 2. Czyli to jest minus 1 razy x do minus 2. No to mogę łatwo obliczyć, ile jest g' od minus 1, bo to będzie minus 1 razy minus 1 do minus 2, czyli to jest to samo, co. Minus 1 przez minus 1 do, do kwadratu. Minus 1 do kwadratu to jest 1, czyli to jest po prostu minus 1. Czyli to jest równe minus 1. Czyli mogę obliczyć, że f prime od minus 1 to się równa 5 razy minus 1 dodać 3 razy minus 1 to będzie razem minus 5 odjąć 3, czyli minus 8. Czyli w polu odpowiedzi wpiszę minus 8. Taka jest wartość pochodnej tej funkcji w minus 1.